Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony Miego i witam was na moim kanale w kolejnym odcineczku z gry Farming Simulator 22. Witam was dalej w lipcu, godzina 11.20. Porobione to, co miało być porobione, czyli rzepak pomucony. Rzepaku nam wyszło, już wam mówię dokładnie ile, ale około 20 ton chyba, 19, coś takiego. Rzepak 19900, no, czyli prawie 20 ton nam wyszło z tamtego kawałeczka. Także bardzo fajnie te żniwa poszły. Dzisiaj lecimy sobie żniwa ciąg dalszy. Odpalamy sobie oczywiście od razu dominatora i dominatorem będziemy sobie lecieć i młócić pszenicę. Dalej lipiec, bo jeszcze tej roboty naprawdę dużo zostało do zrobienia, więc nie chcę przewijać czasu, bo jeszcze chcę łąki pokosić i tak dalej, więc to wszystko zostaje. Zapraszam do poprzedniego odcineczka, w którym właśnie ogarnialiśmy sobie pole numer 43, czyli tą dzierżawę naszą i tam właśnie, nie przepraszam, źle mówię, pole numer 40, wróciliśmy rzepak, także karta się pojawi w prawym górnym rogu, a my tymczasem lecimy sobie dalej. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, suba pod filmem i jakiś fajny komentarz. Chciałbym was zaprosić serdecznie oczywiście na moje live'y, które się odbywają dosyć w miarę regularnie, jak tylko mam czas to streamujemy, najczęściej wieczorem, więc jest tam naprawdę co oglądać. Kurde, a teraz jak to tutaj zrobić? Ja samym kombajnem przyjechałem. Nie za bardzo mam jak się tutaj rozłożyć. No dobra, a może bym się rozłożył tutaj na łące u siebie. I dlatego. I wtedy sobie przez ten mostek po prostu przejechał i tyle, nie? No i tak chyba zrobimy. Dobra, także tutaj sobie zawijamy. Jeszcze. Dobra. No, a w dzisiejszym odcineczku, tak jak już mówiłem, polecimy sobie z pszenicą. Pszenicy mamy dosyć dużo, bo jeszcze nam zostały dwa duże pola. Znaczy to tutaj za farmą i tam ta druga dzierżawa, która jest naprawdę duża i tam nam zejdzie od groma czasu, żeby to pomłócić, ale myślę, że wszystko się ogarnie. Teraz z ciekawości, czy on mi się tutaj mieści między tymi barierkami. No prawie. Prawie mi się mieści tutaj. Dobrze, zmieści się. Ten się jeszcze zmieści. Gorzej jak przyjdzie jakiś inny i tamten już się może wtedy nie zmieścić. No ale cały czas czekamy na jakąś fajną cenę jakiegoś używanego kombajnu, jeżeli chodzi o zakup nowego, to chciałbym kupić jakiś używany. No ale to zobaczymy, bo nic aktualnie się nie pojawia cały czas. Te żniwa jeszcze na pewno zrobimy tym. A, tu jest, zapomniałem, bo tutaj jest ul. Te żniwa na pewno zrobimy tym, a następne prawdopodobnie, no chciałbym już kupować nowe, jeżeli nie wpadnie nic fajnego z maszyn używanych, no to myślę, że będziemy zmuszeni wziąć kredyt i kupić po prostu coś nowego. Co to będzie jeszcze, to nie wiem, cały czas czekam, może coś fajnego jeszcze wyjdzie w fajnych cenach, bo nie chciałbym od razu przeskoku na takie mega duże maszyny, ale też nie chciałbym znowu kupować jakiegoś malutkiego, który będzie tam miał metr szerszy tylko header, bo to już będzie trochę mało, nie? Tak z półtora chociaż, nie? Jakieś 6,60 jakby header miały przy jakimś klasiku, to by było spoko, nie? Czy 6,5. No tutaj mamy 5,10, także fajnie jakby właśnie coś takiego wpadło. Na polu 43 głęboszowanie dokończyłem, tam już są też pozbierane kamienie, bo puściłem tam pracownika, żeby się nie nudzić. Kamienie wysypałem tutaj na kupie przy polu i tak naprawdę na farmie za dużo nie robiłem od tamtego czasu. Tak naprawdę tylko jakieś tam takie podstawowe rzeczy, typu gdzieś tam wodę podwiozłem do szklarni i tak dalej, sprawdziłem czy owce mają trawę, sprawdziłem czy kury mają ziarno i dokupiłem tam chyba ze dwa koguty. Sprzedałem dwie kury, skupiłem dwa koguty, bo nie wiem czy to będzie miało jakiś wpływ na produkcję jajek, mam nadzieję, że tak, bo zauważyłem, że na 360 kur miałem tylko dwa koguty, także to trochę mogło być mało. Nie wiem czy to ma jakiś związek. W ogóle kiedyś gdzieś tam słyszałem, że powinna być jeden kogut na 10 kur, ale czy to jest prawda? Szczerze powiem wam, że nie wiem. Jeżeli macie takie informacje, to chętnie bym to sprawdził, nie? Jeżeli macie takie informacje, to dajcie je mi znać w komentarzach.
Tutaj mucimy sobie oczywiście na słomę, z racji tego, że będziemy tą słomę sprzedawać. Kupimy sobie prawdopodobnie... tutaj mogłem zajechać. Od razu zajechać, tak. Kupimy sobie prawdopodobnie prasę i będziemy sobie prasowali. Jaką prasę, to jeszcze nie wiem, to zaraz sobie będziemy patrzeć, albo będę sobie patrzył poza odcinkiem, bo chciałbym, żeby też ona nie była... Żeby ona też była funkcjonalna, nie? Ale też, żeby nie była za droga. Dobra, tak trochę tutaj musimy oszukać delikatnie. Dobra, ale myślę, że to jakoś tam się później to wyrówna, nie? Że będziemy sobie mucić od tamtej strony, a tutaj się zrobi ostatni przejazd. Tutaj oczywiście z tym nawożeniem to też jest trochę problem, bo to precyzyjne rolnictwo troszeczkę nam to psuje, jakby ten cały, to całe nasze planowanie, ale my się tym nie przejmujemy. Robimy dalej swoje i po prostu będziemy się skupiać na tym, żeby w następnym sezonie będzie, żeby było jak najlepiej, jeszcze lepiej niż jest teraz, nie? Sobie taki zrobię szerszy ten skraj. To też sobie tego cypka trochę wytnę, a nie będę tam przynajmniej cofał w słonecznik, żeby nie popsuć, nie? Żeby nie popsuć tego mojego słoneczniczka pięknego. Już niedługo będziemy mucić, nie wiem, słonecznik chyba się zbiera w październiku, czy we wrześniu. No, ale w każdym razie myślę, że niedługo, nie? Myślę, że niedługo. Dobra. I tutaj możemy sobie dalej lecieć z tematem. O, myślę, że tak. Myślę, że tak. I niech on sobie tutaj jeździ. My sobie przesiądziemy się do dużego Maseja. Nie dużego, tylko przepraszam, starego. Duży będzie się zajmował czym innym. Do dużego Maseja się przesiądziemy i podjedziemy sobie tam z przyczepami. Bo też równolegle chcę prowadzić dwie roboty. Czyli tutaj sobie będziemy mucili. No tutaj nawet dobrze nam idzie i od razu będziemy sobie chcieli wskoczyć na tamto drugie pole, żeby to poszło za jednym razem i tamto sobie wymucić, ale on tam zawraca. O, matka. Dobra. No mamy 11:20, także myślę, że powinniśmy dzisiaj dać sobie radę ze wszystkim. 67% ty tutaj masz, poczekaj. Weź ty tu zrób tak najpierw, żebyś ty wszystko mógł złapać. Ale dobra, wiecie co, bo mi się wydaje, że... Czekajcie, niech to wysypie na kubkę. Zrobimy jeszcze jeden tutaj przejazd, żeby on miał miejsce, gdzie zawracać, bo on potrzebuje dużo miejsca do zawracania. Dużo miejsca potrzebuje do zawracania. Ja sobie zaraz będę, jak sobie zaprowadzę ciągnik tam na tym topole, to też będę sobie tutaj... też będę sobie tutaj oczywiście mucił sam. Więc... Dobra, i cofamy. Już tak tutaj niech zostanie. Klasik poczciwy zarobił już tutaj dla nas dużo godzin, chociaż no on ma przejechane przy 4,3 godziny, to nie wiem czy tak dużo. Ale planuję go sprzedać i kupić większy, żeby nie zostawiać też dwóch. Dobra. Powinno dać radę, tylko ja powinienem jeszcze, będę potrzebował jeszcze... Będę chciał jeszcze wysypać sobie, nie? Ale to już sobie w międzyczasie podłączę mulcher, żeby sobie zmulczować po rzepaku, nie? Tak, i musimy sobie jeszcze ciągniczkiem jechać zatankować. Także sobie zatankujemy i puścimy go po prostu tam na tamtym polu, niech on sobie jeździ, a resztę się wtedy dokończy samemu już, nie? Ładnie nam tutaj się tankuje. Musimy zobaczyć, czy on już tutaj zawraca. No i dobra, już teraz musi sam to zrobić. Okej. Tam myślałem, że tego rzepaku będzie mało na tamtym polu. A okazało się, że tam naprawdę bardzo dużo tego rzepaku było, nie? Ostatecznie.
dwie pełne przyczepy i jeszcze troszeczkę, nie? Bo tutaj chyba 8 ton wchodzi, 16, tam było ponad 3000 wtedy jeszcze w zbiorniku, także musiałem dwa razy sobie obrócić, ale bardzo, bardzo sympatycznie. Taki dosyć, powiem wam, że taki dosyć dobry plon. Jak sobie zawieziemy dwie takie pełne przyczepki, no to kurde, jakby był po 10 tysięcy, no to mamy 180 tysięcy, nie? Także byłoby naprawdę, naprawdę fajnie. Dobra, składamy sobie rurę. Puścimy go tutaj, niech sobie jedzie dalej. Niech sobie on tutaj jedzie dalej. A jeżeli chodzi o tą somę, to jeżeli się nie uda żadnej prasy fajnej kupić, to po prostu przyczepą samozbierającą będziemy to robić, nie? Dobra. Bierzemy Maseja i lecimy sobie na pole numer 40, jeżeli dobrze pamiętam. Ale chyba tak, chyba pole numer 40. O, to tutaj będzie skręt. No i to możemy sobie tutaj wjechać nawet. Dobra. Rozkładamy się i możemy sobie tutaj pojeździć. Generalnie mam taki zamysł, że będę sobie wszystkie pola po takich roślinach z taką grubą łodygą mulczował. Nie będę wszystkich pól mulczował, tylko te z grubą łodygą, czyli będzie to na pewno sorgo, będzie to na pewno rzepak, kukurydza, co tam jeszcze, słonecznik. To będę mulczował, nie będę mulczował wszystkich pól, bo moim zdaniem tamtych pól się nie mulczuje, nie? Tamtych pól się nie mulczuje, tylko się po prostu robi się, no taką wiecie, podorywkę, nie? Ta leżóweczka idzie sobie, czy tam jakiś tam pożniwny agregat i to jest wszystko, nie? A nie kurczę mulczowanie, nie? Ale to spokojnie, wszystko w swoim czasie. A tutaj to wiadomo, że trzeba pomulczować, nie? Dobra, ja sobie go tutaj puszczam, niech on sobie robi, ile sobie zrobi, tyle sobie zrobi. Stop. Dobra, a my sobie lecimy sobie dalej z młóceniem. Lecimy sobie dalej z młóceniem, bo też chcę jak najszybciej to młócenie ogarnąć, żeby od razu sobie bujnąć się na tamto drugie pole, nie? Jeszcze tylko wiecie co, czy ja mam mikrofon na kardio idealnym? Tak, mikrofon dobrze ustawiony, to możemy lecieć. Też szkoda, że nie mam kierownicy. Na kierownicy bym sobie fajnie pograł, no ale może kiedyś się dorobię. Może z donate'ów coś tam kiedyś sobie kupię, ale myślę, że z donate'ów pierwsza rzecz to będzie kamerka, żeby sobie na kamerce móc grać. Ale jeszcze tych donate'ów nie mam włączonych na razie, także wiecie. Także jeszcze trochę do tego czasu. Powiem wam, że taki kawałeczek, a troszeczkę też schodzi jeżdżenia, także na tamtym dużym polu, no to powiem wam, że będzie jeżdżenia co niemiara, nie? Ale spoko, bo mamy 13 minut odcinka, to myślę, że tutaj z 4 minutki i mam ogarnięte pole. Też nie przecinam się w środku, to też jest inaczej, bo bym się przeciął, to bym sobie mógł wtedy jeździć z jednej na drugą bez zawracania, ale już tam z tamtej strony jest krzywo, to już się nie przecinam przez środek. Możliwe, że na tym 53 polu, tym dużym sobie może się przetnę od razu przez środek, zrobię sobie tylko skraj i przetnę się przez środek i będę sobie jeździł z jednej w drugą. Tak myślę, że tak zrobimy sobie, no. Na GPS-ie się przetniemy i będzie to dosyć fajnie wyglądało. Myślę, że tej słomy też tutaj będzie sporo. O, sarna, pod header mi tylko nie podbiegnij.
I na tej słomie też zrobimy dosyć fajny zarobek sobie. Kwestia też po ile ta słoma będzie, nie? Wiadomo. Ale myślę, że to będzie dosyć fajny zarobek. W tym sezonie bez sieczki zrobimy sobie nawóz po prostu. No też zobaczymy co gdzie będziemy siać. Bo to muszę sobie jeszcze rozplanować. Sobie zrobić taki plan, co gdzie jak. Mam taki planer tutaj. Taką aplikację tutaj, że mogę sobie dodać sobie pole i wiecie, i sobie zaplanować co mam na którym polu robić. Także może sobie powprowadzam, bo jeszcze się w sumie nie bawiłem tą aplikacją. Ona może pomóc, na tablecie może pomóc, ale nie wiem czy ja będę pamiętał tam zaglądać, nie? Bo jakby na głównej mapce sobie dodać takie adnotacje do pola, na przykład prawym, nie? I teraz tak, rzepak, zrób to, 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 to i to, bym sobie napisał, nie? Mulczuj, głęboszuj na przykład, obornik, coś tam, nawóz, nie? Pielnik, czy tam chwastownik, to na pewno by było lepiej. Ale nie ma czegoś takiego, może kiedyś coś takiego, jakiś modzik wyjdzie. No ale w sumie ten planer po to jest, nie? Tylko że ja też lubię jeszcze graficznie mieć dodatkowo, nie tylko napisane, ale lubię też mieć graficznie napisane, narysowane. No powiem wam, że tej pszenicy tutaj jest tak... takie można powiedzieć... chyba niecałe dwa zbiorniki z tego będą. Także tak mało, nie mało, nie? Mało, nie mało. No ten precision farming trochę nam ten plon zmniejszył, ale i tak chyba nie jest źle. Nie ma tragedii, jak to mówią. Robi wrażenie. O! Guziki mi się pomyliły. Dobra, niech on sobie jedzie. Aha, ty się zapomniałeś już. Ty już nie umiesz jeździć, jo? Przejechałeś dwa razy i już masz problem ze sobą. No trudno. Trudno. Ale puszczę cię tu jeszcze raz. Dobra, jedź. A ty podjedź. Nie, ty już nie podjedziesz. Tylko pytanie, czy ja wezmę to na raz? Czy ja to wezmę na raz, czy nie wezmę tego na raz? Mam 97%, tam mam taki cypelek mały tylko do skoszenia. 98%, powinienem wziąć, a jak co, jak nie wezmę? Nie, no wezmę chyba. Wezmę, dobra. Wziąłem, okej. Gra, jedziemy wysypać i od razu lecimy na tamto pole, nie? Tutaj do pełnego sobie dosypiemy. Po 8000 na przyczepkę wchodzi, będzie trzeba jakieś większe przyczepy kupić. Tak się przymierzam też już, żeby większą jakąś przyczepkę kupić. No ale raz, że w używanych nic nie ma, a kurde, no nową, no to wiadomo, dużo kasy, nie? Dużo kasy. A tej kasy nie mamy jakoś tak nie wiadomo jak dużo, nie? Sprzedamy jajka, sprzedamy wełnę na jesieni, to na pewno będzie dużo kasy. I sprzedamy też rzepak, to tej kasy będzie dużo, nie? Ale póki co nie ma tego nie wiadomo jak dużo. Pszenicy będzie sporo. Pszenicę też sprzedamy, bo wszystkiego kury nie zjedzą. A jeszcze mamy chyba z tamtego sezonu coś. Dobra, lecimy sobie tutaj już bez rozczepiania, bo to nie ma sensu. Bo to tylko tutaj przez drogę. Sobie zjadę do prawej, bo tu sąsiad ma rzepak, ja mam słonecznik. Przejdzie. Fajnie. Tutaj jest trochę miejsca.
mogli się rozciąć. To pole jeszcze nie było powiększane, wiadomo, nie? Także trochę miejsca jeszcze jest. Oczywiście po sezonie sobie powiększymy żniwnym, w pracach pożniwnych. No i wszędzie wapno musi iść w tym sezonie, nie? Na każde pole, żeby, wiecie, żeby ten... to plonowanie na następny sezon zwiększyć na maksa, nie? Żeby to zwiększyć na maksa. No i zastanawiam się nad kupieniem przędzalni, bo... albo coś związanego z jajkami. Tylko co ja mogę zrobić coś związanego z jajkami? Chyba nic. Musiałbym coś jeszcze kupić. Młyn może i mąkę. I wtedy mógłbym coś tam robić. Muszę sobie zobaczyć. Kurde, miałem gdzieś kiedyś taką ściągę. Co dokładnie można z czego robić. Musiałbym sobie to wydrukować normalnie na kartce i ten. I mieć to sobie przed oczami. To bym sobie wtedy mógł pisać różne rzeczy też w ramach ściągi. Kurde, tak nawet dosyć dobrze sypie. Przetnę się przez środek i sobie będziemy tak ze środka jeździć. Mam 16% w tym, to powinienem dać radę. No tak. Dobra. Dobra. Przetniemy się z GPS-em, to będzie sobie tutaj mega leciało, nie? Fajnie wygląda. Aż bym sobie normalnie miniatureczkę pyknął, powiem wam szczerze. Ale to sobie później pyknę. Sobie zapiszę tutaj w tym miejscu. O, zapiszemy sobie w tym miejscu i sobie później tutaj miniatureczkę pyknę. No dobra, słuchaj, on jedzie. Ty jeździsz, o dziwo, to super. To bierzemy dużego Maseja. Jedziemy wysypać. Możemy tutaj jechać. Daję sobie radę. Bez przedniego napędu. To dobrze, bo on czasami ma problem. Ale tutaj sobie daję radę, na szczęście. Muszę te wjazdy porobić tutaj na równo i po prostu rury wkopać i zasypać. Przepusty takie, nie? O, dobra. Żebyś mi się tutaj przypadkiem teraz nie pomylił, gościu. To... ja ci trochę pomogę. No tutaj jest kawał pola, nie? Tutaj jest kawał pola, to trzeba przyznać. Też fajnie, bo jest tutaj gdzie zawracać, nie? Muszę pamiętać, żeby tą słomę sypać na ten. Ale jak zrobimy sobie pole, to powiększymy, to już nie będzie gdzie zawracać. O, dobra, powinno być ok. Tutaj taki prypek został. Bardziej mnie ciekawi, interesuje to, żeby tutaj sobie dał radę. No. Znowu się zapomniałem. A tu już nie musimy na GPS-ie lecieć, bo tutaj już wiemy, o co chodzi. Tutaj już wiemy, o co chodzi. No i powiem wam, że tu jest kawał pola, tak jak patrzę sobie z tej perspektywy, bo tu jest kawał pola, naprawdę. No ale to dobrze, trzeba iść
Trzeba iść w końcu w duże pola. Trzeba iść w duże pola, żeby coś w tej grze osiągnąć. Nie można też ciągle takich małych kupować, trzeba się rozwijać, nie? Dobra. Puścimy sobie pracownika, niech jedzie. Wysypiemy sobie drugą przyczepę. Tył, syp, lewa. Dawaj. I powiem wam tak, teraz sypiemy, jeszcze mamy sorgo, jeszcze mamy owsa dla kur, jęczmienia nie mamy, pszenicę mamy. W tym roku jęczmienia nie będzie. W tym sezonie jęczmienia nie będzie, będzie tylko pszenica. Ale to nic, to nic, to nic. Można by było też kupić olejarnię, bo będziemy mieli słonecznik i będziemy mieli rzepak. Wtedy można robić olej. Także kurde, potencjał na produkcję jest duży. Wtedy może byśmy wozili sobie olej po prostu, nie? Później na początku jakąś tam nisko podwoziówką. Później by się może kupiło jakąś firankę i tira i by się ciągnęło firankę, nie? Normalnie. Dobra, tutaj sobie zjedziemy. Bo ja wiem, że ty chcesz zawrócić w drugą stronę. A mi się niekoniecznie to podoba. ...66% ma. Także... podjedziemy sobie wysypać do niego. Podjedziemy sobie do niego wysypać oczywiście. Niech on nam tutaj sypnie. Dziewięć na godzinę dziś jedzie? Nie, no 10. 10. Tym minusem widzę, że się zmniejsza prędkość, a tym się przerzuca biegi. Także tak na dwa razy. Muszę sobie to zmienić. Muszę sobie to zmienić, żeby to działało. Dziewiątką się chyba nic nie robi, nie? I ósemką. To może coś pod 9. 89 sobie coś ustawię. Dobra. No, 6 ton nam nasypał, nie? 6 ton nam nasypał. O, jeszcze dosypiemy. Dobra. I wyjeżdżamy sobie z tej strony, nie? I że będziemy sobie tak jeździć tutaj z jednej w drugą, z jednej w drugą. No to tak patrzę, jak on nam nasypał tutaj 6 ton. Aha, bo pracownika włączyłem. To myślę, że tutaj jeszcze z 12 ton będzie. Tak liczę, ale fajnie jakby było oczywiście więcej, nie? No i co, i ten kombajn sobie daje generalnie radę tutaj. Nie można powiedzieć, że sobie nie daje rady. No ale... Coraz większe te pola, nie? Coraz większe te pola i trzeba coś nad czymś większym pomyśleć. Coś więcej niż te 5 metrów szerokości. Właśnie fajnie jakby był jego starszy brat klas Mega, 280 chyba był taki, on miał 660 header. To bym sobie na początek takiego kupił, nie? Zmienił takiego na takiego. No jeszcze ten Deutsch jest ewentualnie, nie? Jeszcze tak na szybko wejdziemy. Ten standardowy Deutsch Far jest, nie? Topliner i on ma właśnie 6 metrów headerek. Może na tego Deutsza. Tylko że tego na tym Deutschu wszyscy grali, nie? Bo to był startowy. Też bym nie chciał, wiecie, nie chciałbym kurczę takiego samego, nie? Tutaj jest fajny też. I on już ma 8,5 metra header. Jest ten. I on ma 7,60. John Deere też w sumie fajny. Bo klas już jest później znowu duży. Nie, no 7,5 niby, nie? Muszę poczekać, aż zawróci sam. Dobra. Bo one nie czają tego, że mają wjeżdżać z drugiej strony, ten pomocnik, wiadomo, nie ogarnia tego, nie? Tylko, że widzieliście ceny tych kombajnów, nie? Cały czas, tam się nic nie zmienia. Tam są cały czas tak wielkie ceny, nie? Chociaż teraz, jak już jesteśmy w tym momencie, no nie, no po milionie kosztują. Klas, ten... No trzeba by było kredyt brać, nie? Dlatego myślę, że może to Tucano.
O, ten Medion w ogóle jest fajny, tylko że on ma kombinację. On nie ma kombinacji. A jak on w ogóle wygląda w sklepie? 185 koni. Koguty oczywiście tak, nawigacja nie. Stawienie kół. No ten Medion to jest mniejszy niż ten nasz teraz, tylko tyle, że może szybciej jeździ. Ale raczej wątpię. I pytanie, co my pod niego byśmy mogli podczepić, nie? Ta Tucano myślę, że 300 będzie, 20 będzie takim naszym wyborem. No bo na aktualnie nic innego nie ma oprócz tego. Oprócz tego. I ten ma w kombinacjach 5,5 metra header, no to nie, no to odpada. Kurde, no i widzicie, i to są takie dylematy, nie? No bo nie chcę takiego samego kupować kombajnu, nie? To może tego New Hollanda, kupię. Co ma 7,5 metra header? Tego. Tą siódemkę. Albo John Deere'a. Wygląda dobrze, że jakby były w promocji, chociaż z 30% taniej, nie? Żeby miały trochę już najechane. A tu cały czas nic mi się tutaj nie pojawia, żaden kombajn. I nie wiem jak to zrobić, czy żeby wiecie, odświeżyć na przykład tą listę. A jakbym odświeżył tą listę, to by było super. Szkoda, że też, że nie ma takiego moda. Był w 19 taki mod, że wszystkie maszyny można było kupić jako używane. I one już wtedy miały najechane kilometry. Te kilometry mówię. No to godziny. I wtedy to by było, byłoby najlepsze rozwiązanie, bo bym sobie używki kupował. Jakby mnie było stać, oczywiście to bym sobie kupował nowe, no bo używki też trzeba naprawiać, nie? Ale myślę, że jeszcze jesteśmy na tym etapie, że może, że będziemy kupować używki niektórych maszyn. No ale mamy 460 tysięcy, sprzedamy te nasze zboża, sprzedamy te nasze jajka, bo jajek mamy bardzo dużo i wełna się robi też. To myślę, że na coś tam wystarczy, nie? Na coś tam wystarczy. Na jakiś tam kombajnik wystarczy, kredycik też zawsze można wziąć. Wiadomo, nie? I wtedy już też można lecieć znowu w większe pola, większy areał, nie? Bo będzie mi po prostu to wszystko zajmowało mi czasu. To i tak mam taki komfort, że mam kurczę 5-metrowy header, a nie jakimś bizonkiem 3-metrowym czy 3,5, nie? Tam chyba takie były, czy chyba 3,30 miały headery. Bizony. Albo 3,60, nie pamiętam. No bo na takie 12-metrowe to jeszcze za wcześnie. Gra tu jakaś muzyczka do nas? Czy nic tutaj nie gra? Może ta dzisiaj dla nas zagra? No powiem wam, że 33 minuty odcinka, także dosyć sporo, a ja tu jeszcze mam dużo jeżdżenia. Jeszcze mam dużo jeżdżenia, to dzisiaj możemy sobie zrobić troszeczkę dłuższy odcineczek. Może by się... może się uda po prostu tutaj. A teraz możemy sobie jechać tutaj przy miedzy. Tu od tej strony, bo tam już jest szeroko dosyć. Może się uda w dzisiejszym odcinku to wszystko zmucić, nie? Cały czas jeździmy na pełnym gazie, pełen header. 70% mamy tego. Tutaj zobaczcie, ile jeszcze jest pola po lewej stronie, nie? Naprawdę dużo tego pola jest. Spokojnie myślę, że... jedną szerokość headera to leciutko, nie? Jak nie więcej. O, tutaj następna droga. Dużo tych dróg jest nawet do tego pola. Dużo tych dróg jest. To, z tej to nie wiem, czy sobie nie zrezygnujemy drogi i tutaj później po prostu takiego dużego pola nie zrobimy, bo tu jest fajna droga, taka, która przebiega przez dosyć dużą część mapy. Także to zobaczymy sobie później, będziemy na bieżąco weryfikować, co tam się, co by było dla nas lepsze. Dobra, wysyp tam słomę do końca i wjeżdżamy sobie tutaj, no i tu sobie będziemy podjeżdżać i oczywiście będziemy sypać w biegu, nie? Bo już jest 82%, także będziemy sobie podjeżdżać. O, jak ci ładnie poszło tutaj to mulczowanko.
Klasa, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Muszę załączyć sobie przedni napęd, bo on tutaj już się już może powoli kopać. Chociaż tu na górce to raczej sucho. Leci Masejek. Masejek bardzo dobry ciągnik. Też już ma najechane 16 godzin. No, powinien mieć trochę więcej najechane moim zdaniem. Skoro mieliśmy już te maszyny na start, to one powinny mieć od razu coś tam nasypane. Dobra, jest 8. Teraz tą przyczepkę tylną sobie nasypiemy. Nie udało się w biegu wysypać, ale to myślę, że nie ma takiej tragedii. Tą chwilkę jak stracimy, to się nic nie stanie. Syp, syp. Dobra, mamy to. Ogólnie ten modzik też powoduje to, że słomę nam podbiera, nie? Ten chyba, który jest odpowiedzialny za to, żeby... no, za co? Za tą sieczkę, którą robimy. To chyba jest odpowiedzialny też modzik za właśnie... za podbieranie tej słomy, że jak się opuści header i się jedzie po ścielnisku, to zbiera słomę. Bardzo fajnie, szkoda, że tutaj tak nie wycyrklowaliśmy, że ten, że nam to wiecie, z automatu zrobiło na środku, po prostu przejazd. A jeszcze tak tego VCA nie ogarniam, bo wiem, że tak to można tak zrobić, żeby tak było. Ale to się tam kiedyś ogarnie, nie? To też się nic nie stało w sumie. I pełen gaz. Szkoda, że właśnie nie można przyspieszyć, jak tak na przykład on bierze mało, to on mógłby sam przyspieszać. Mógłby sam przyspieszać, sam zwalniać te kombajny z automatu, nie? Że jak ma mało tego tych nasion, tych roślin, tego zboża, to przyspiesza, a jak ma dużo, to zwalnia na przykład. To też byłby fajny modzik. Na przykład widełki jest tam pomiędzy, nie wiem. Jak bierze na cały header, to jedzie 10, ale jak bierze mniej, to jedzie na przykład 12, 11, 12, zwiększa się ta prędkość, nie? Tak jak teraz na przykład, jakby jechał 12, to by było spoko, nie? No ale nie ma takiego modzika, może ktoś kiedyś zrobi, bo w sumie fajny pomysł wymyśliłem teraz. Także jak ktoś tam mnie ogląda i robi modziki, to mógłby taki modzik zrobić, nie? Czyli w zależności od obciążenia kombajnu, taka też prędkość jest, nie? Narzucona. Dosyć fajnie to sypie, dosyć fajnie. Zestaw na pewno będzie pełen, bo już jest prawie pełen, już mam 1500 w zbiorniku. Także tutaj o to się nie boję, na pewno będzie pełen zestaw. Pytanie, czy jeszcze jedna przyczepa będzie, czy już pełnej przyczepy drugiej nie będzie. Z ciekawości zobaczę, ile tam jeszcze do pełnego mu brakuje. 14, to chyba coś koło 2000. Abyśmy sobie jeszcze może zwieźli z pola. Zwieźlibyśmy sobie z pola to, co ten. Staram się sypać w biegu. Na tą drugą przyczepkę. Nie, za daleko jestem, póki co. O. Za daleko. Ciężko tak jest, powiem wam, jak jeszcze tego tempomatu nie mogę ustawić, bo mi się biegi zmieniają, to w ogóle jest ciężko. No
ale już powinien nam do pełnego dosypać raczej. Jak do końca dojedzie, to już powinno być pełne, dobra. No i co, lecimy sobie, nie? Napęd musimy włączyć, żeby wyjechać tutaj stąd w ogóle. Powoli, powoli, dobra, jesteśmy. Trochę mnie ściągnęło. Trochę mnie ściągnęło. Dwójką sobie zapniemy tak 25 na godzinę, żebyśmy jechali. Nie za szybko. No i powiem wam, tej pszeniczki naprawdę fajnie, bo tutaj sobie zwieźliśmy chyba jeden zestaw. Nie pamiętam już, albo prawie cały zestaw. Tutaj drugi. Trochę tam jeszcze mamy. Daje radę, 160 chyba kunia ma, oto sobie daje radę. Dobra, i sypiemy sobie. Muszę tutaj jakieś zadaszenie zrobić nad tym, żeby to tak trochę lepiej wyglądało. Dobra, niech on tu sobie sypie. Aha, kombajnik sobie jeździ w tom i z powrotem, bo jeździ na pracowniku. Dobra, to też nie jest źle. Też nie jest źle. No, 41 minut odcinka, długi odcinek będzie. Długi odcinek będzie, ale już sobie zrobimy do końca, nie? Zrobimy sobie do końca. Ale tutaj wąsiasty jakiś jeździ, Henryk chyba, mi się wydaje. Dobra, to ja już ci pomogę zawrócić. O, jedzie motorniczy. Dobra, ty już sobie tutaj młódź. My sobie oczywiście przesiadamy się w Masejka i będziemy sobie sypać z drugiej przyczepy. Ile to tam jeszcze? Do przodu trochę, kawałeczek. No, już w końcu te silosy się do czegoś przydadzą, nie? W końcu się do tego silosy przydadzą, bo tak to one tutaj puste stały praktycznie, takie wielkie silosy, nie? Na początek tutaj zrobili, jeżeli chodzi o początki farmy. A to na początku to my nie mieliśmy co tutaj w ogóle wsypać w nie, nie? Co my tam 5 ton sypaliśmy rzepaku? Czy tam pszenicy, to wiecie. Śmiech na sali był, nie? A teraz no to tutaj sypiemy potężnie, jak już takie zestawy idą, nie? O, ale mnie ściągnęło. Wyjeżdża ten rzepak cały normalnie. Teraz żebyś ty dobrze tylko pojechał, bo nie wiem, czy ty już tam pełno nie masz. Pojedziemy sobie od strony miedzy. Nie, 36% dopiero, to jeszcze. Jeszcze trochę ma, trochę jeszcze ma jeżdżenie. To jeszcze wam powiem, że już mamy 43 minuty odcinka, a on tu jeszcze ma jeżdżenia dużo. Także myślę, że sobie tym widoczkiem się tutaj będziemy żegnać powoli. Ja wam bardzo dziękuję za ten odcineczek, kochani. Spotykamy się w następnym. W następnym będziemy ogarniać sobie już prace pożniwne tutaj na tych polach i przygotowywali się pod jesień, żeby tam sobie ogarnąć... wiecie, wtedy młócenie soi i sunflowersa, czyli tam słonecznika. A w międzyczasie będziemy sobie tutaj prace pożniwne, powiększanie tego pola robili i nawożenie też wapnem najpierw, później będziemy sobie jeszcze siali nawóz, ale to już myślę, że będziemy sobie siewnikiem siali po prostu z nawozem. Także będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Musimy sobie jeszcze ogarnąć ten czujnik, żeby nam działał na John Deere, ale to myślę, że będziemy sobie wszystko ogarniać w następnych odcinkach, nie? Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, żeby zostawić komentarz po sobie, żebym ja też się mógł odwdzięczyć, żebym wiedział do kogo. Zostawcie subskrypcję, bo niedługo konkursik. Pamiętajcie, żeby wbijać na live, bo jak subskrypcja z dzwoneczkiem będzie, to będą się pojawiały informacje o live'ie. A tymczasem dzięki, do zobaczenia i cześć. I tutaj pomachajmy jeszcze Henrykowi kombajniście, jak dojedzie do końca. Damy mu latareczką po oczach. Trzymajcie się.